Na malowniczych zboczach chrobaczej łąki, w sercu Beskidu Małego, znajduje się nieczynny kamieniołom, który przez niemal cały wiek dostarczał piaskowce o unikalnych właściwościach. Działał w latach 1910-1992, a dziś jego teren służy rekreacji, pozostając ważnym elementem lokalnej historii. Kamieniołom w Kozach został otwarty z inicjatywy Mariana Czecza, właściciela lokalnych dóbr ziemskich. To z jego pałacu, położonego w centrum wsi, zarządzano kamieniołomem, który stał się kluczowym elementem lokalnej gospodarki. Kamieniołom odsłania warstwy fliszu karpackiego, skały mające blisko 100 milionów lat, formujące się pod wodą wskutek osuwisk i prądów zawiesinowych. Łatwo dostrzec tu naprzemienne warstwy piaskowców i łupków w charakterystycznych barwach, od czerni przez zielone do brunatnych tonów. Na dnie kamieniołomu, w naturalnie utworzonej depresji, znajduje się staw o powierzchni ponad 8000 m2, zasilany wodą z odkrytych wysięków skalnych i opadów deszczu. To unikalne miejsce, tętniące przyrodą, będące świadkiem przemian geologicznych. Jedną z technologicznych ciekawostek kamieniołomu była linowa kolejka do zwożenia urobku, która nie potrzebowała napędu. Ciężar zwożonego kamienia napędzał system. Zbudowana została w latach 1910-1912. Początkowo kolejka składała się z 18 przęseł i drewnianych podpór, i której długość wynosiła 2,5 km. Transportowano nią urobek na stację kolejową w centrum Kóz. Pomimo modernizacji kolejki i intensywnego rozwoju, kamieniołom został zamknięty w 1992 roku z powodu kryzysu gospodarczego i wyczerpania surowców. Dziś to miejsce jest cenną atrakcją turystyczną i przestrzenią do organizacji różnych wydarzeń. Z kamieniołomu roztacza się widok na Pogórze Śląskie i Dolinę Górnej Wisły z widocznymi miastami jak Bielsko-Biała, Pszczyna, a nawet Kraków. To miejsce nie tylko geologicznie, ale i widokowo zachwyca każdego odwiedzającego o każdej porze roku. Warto przyjechać tutaj i spędzić trochę czasu, spacerując lub odpoczywając nad brzegiem stawu.